Cześć, tutaj Dorota z Lookworbook i dzisiaj przychodzę do Was z recenzją, a w zasadzie porównaniem dwóch książek: Valérie Perrin, Życie Violet i Cudownych Lat. Autorka ostatnio wydała Cudowne Lata. To jest jej najnowsza książka. Życie Violet, książka z zeszłego roku. Książka, która była moją ulubioną 2022 roku, najlepsza, cudowna książka, do której często wracam. I teraz pytanie, czy Cudowne Lata są tak samo dobre i czy będą na mojej liście najlepszych książek? No to zaraz Wam opowiem. Sorry. I teraz tak, słuchajcie, jeśli ktoś jeszcze z Was nie zna tej powieści Życie Violet, to zachęcam Was do obejrzenia mojej recenzji tej książki. Zresztą o tej książce to wielokrotnie wspominałam u mnie na kanale. Opowiada historię drużniczki, a następnie konsjerż cmentarza Violet, która bardzo dużo przeszła w swoim życiu, bardzo dużo przeżyła, ale potrafi pozytywnie patrzeć na to swoje życie, a każdy rozdział otwiera jakaś maksyma, na przykład miłość matki to skarb, którym Bóg obdarza raz jeden. I każdy rozdział daje coś do myślenia czytelnikowi i pomaga mi szczególnie radzić sobie z różnymi przeciwnościami losu, z różnymi traumami. I według mnie świetna książka do takiej autoterapii. I teraz pojawiła się nowa książka Cudowne Lata. Słuchajcie, książka, która według mnie jest całkowicie inna od Życia Violet. Może jest podobny styl pisania, może nie styl, ale język pisania, bo Valérie Perrin po prostu według mnie potrafi pięknie pisać, piękną prozą. Natomiast całość jest według mnie totalnie inna od Życia Violet. Cudowne Lata opowiadają o trójce bohaterów, trójce przyjaciół, Ninie, Etienne i Adrienne, którzy zaprzyjaźniają się zaraz na początku szkoły podstawowej, bo zbieżność nazwisk, wszystkie ich nazwiska są na B i akurat tak siedzą w ławkach obok siebie. No i tak zaczyna się ich przyjaźń, która stają się jakby nierozłączni w zasadzie aż do ukończenia szkoły średniej. Później ich drogi, można powiedzieć, rozchodzą się i każdy żyje swoim życiem i zapominają trochę o tej przyjaźni i o tej więzi, która ich łączyła. I według mnie to jest taki główny motyw przewodni, czy właśnie te takie głębokie przyjaźnie, to jak czytamy o tej przyjaźni, która wydaje się nam przez 3/4 książki, że jest to przyjaźń całkowicie nierozerwalna, przyjaźń do końca życia, bardzo mocna, bardzo silna, gdzie się wspierali naprawdę w trudnych momentach. A czy ona ma szansę przetrwać? Przetrwać upływ czasu, przetrwać właśnie to, że wchodzimy w innego typu relacje, że dorastamy. I to jest dla mnie takie pytanie, takie kluczowe pytanie i taka kluczowa refleksja po tej książce. I mi daje do myślenia, czy na przykład nie warto odnowić, może niekoniecznie tam ze szkoły podstawowej, ale właśnie takich tych relacji wcześniejszych, które bardzo dużo dawały nam w życiu, gdzie byliśmy tacy szczerzy, gdzie mogliśmy liczyć na tych przyjaciół. I te relacje były takie bezinteresowne często, prawdziwe. I
I chyba warto się nad tym zastanowić, tak? Szczególnie po przeczytaniu tej książki. Mi ona szczególnie dała dużo do myślenia. Natomiast całość to właśnie, tak jak mówię, 3/4 to opisuje różne sytuacje, które występowały na przestrzeni lat tej przyjaźni. Autorka porusza bardzo wiele też różnych problemów, tak? I różnych sytuacji w tej książce, takich jak właśnie radzenie sobie z traumą, radzenie sobie ze śmiercią kogoś bliskiego, o trudnych relacjach rodzinnych, o toksycznej miłości, o zmianie płci, nawet jest też zagadka kryminalna, czyli coś, co może zainteresować miłośników kryminałów. Jest też, jak zwierzęta mogą nam pomóc w takim codziennym życiu i w radzeniu sobie na przykład ze stresem, z traumą, depresją. Jest też wątek właśnie kariery, więc dosyć sporo, tak? Chociaż dla mnie można to jakby nazwać, że to jest takie ujęte w taki piękny sposób, takie codzienne życie, które w zasadzie możemy obserwować wokół nas, tak? No bo jedni są tacy, drudzy tacy i to życie biegnie sobie i w życiu każdego z nas zdarzają się, myślę, różnego rodzaju momenty i większość rzeczy opisanych tutaj, to możemy przeżyć sami bądź osoby, które są z naszego bliskiego otoczenia. I pod tym względem ta książka na pewno jest bardzo, bardzo dobra, bardzo ciekawa, warta przeczytania. I na pewno będzie ona tutaj na mojej półce i się z nią nie pożegnam. Natomiast gdybym miała wybierać, która książka jest lepsza, to powiem Wam zdecydowanie Życie Violet. To dalej pozostaje tą moją ukochaną książką. Być może dlatego, że tutaj podejście do niektórych spraw było bardziej głębsze. Dawało też czytelnikowi możliwość zgłębienia się w jakiś problem. Tak jak mówię, każdy rozdział też otwierał się taką jakąś maksymą, refleksją i od razu było takie hasło, że czytelnik mógł sobie coś uświadomić. Była chyba bardziej też naładowana emocjonalnie dla mnie ta książka. We mnie wzbudzała o wiele więcej emocji niż ta. Gdzie nie mówię, tutaj też było mnóstwo emocji, ale ta wzbudzała we mnie o wiele więcej. I o tej powiem Wam, mimo tego, że tą przeczytałam dosłownie niedawno, bo na urlopie, z którego wróciłam tydzień temu, to z tej więcej o wiele pamiętam i więcej mam jakichś zapisanych cytatów niż z tej. Chociaż tak jak mówię, obydwie są warte przeczytania. Natomiast jeśli bym miała wybierać, to cały czas Życie Violet jest number one u mnie, a Cudowne Lata są na tym miejscu drugim z tych dwóch powieści. Natomiast mimo wszystko polecam Wam do przeczytania i zapoznania się z tą lekturą. Ale jeśli byście mieli wybierać, to według mnie Życie Violet, a Cudowne Lata na miejscu drugim. Czy Cudowne Lata będą u mnie w topce książek? Szczerze powiem Wam, nie wiem. Natomiast bardzo doceniam styl pisania autorki i na pewno będę czytała każdą kolejną jej powieść, bo to, jak pisze Valerie Perrin, to jest po prostu niesamowite. Czytałam też ostatnio właśnie wywiad z autorką, czyli Skąd wzięła, bo wiem, że miała problem, czyli jak dostała zlecenie na kolejną książkę, czyli żeby odnieść znowu taki sukces jak Życie Violet, czyli skąd wziąć jakiś motyw przewodni.
No to tak cofnęła się do tych lat dziecięcych. Zaczęła pisać, ale robiła to bez przekonania. I dopiero o tym, żeby pisała dalej, przekonały ją jej dzieci, które przeczytały początkowe rozdziały. No i może coś w tym jest, tak, że te dzieci więcej zauważają niż my sami, albo może my już mamy inny odbiór tego typu książek niż one. Ale może na pewno, słuchajcie, warto no, czytać i warto, tak jak mówię, podkreślam to, czyli cofnąć się do tych przyjaźni i żeby mieć jakieś przyjaźnie i bliskie osoby. To tyle. Mam nadzieję, że trochę Was nie zanudziłam, bo wydaje mi się, że chyba zbyt dużo powtórzeń mówiłam. Trochę ciężko było mi porównać, a też nie chciałam zdyskredytować tych cudownych lat. Tak jak mówię, są dobrą książką, ale no czegoś mi tutaj zabrakło. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.